nightmares in my head. I fear that the thoughts build up until I can't hear. Okej. Także dzień dobry w kolejnym odcinku. Tak jak mówiłem, będziemy sobie starać się wykonać tą misję do końca. I pyk. Mam się niego wykorzystane. No tak, mam niewykorzystane punkty. To prawda, że mam niewykorzystane punkty. Wejdźmy sobie na górę. Cholera, zgubiłem go. O kurczę. Na pewno jest na tym dachu. Znajdź go. No dobrze. Mam nadzieję, że nam starczy wytrzymałości. Dobrze. Hubert! Chcę tylko pogadać! Hubcio! Okej. Okay. Zostaw mnie! Nie rób mi krzywdy! Ja nic nie wiem! O czym? Ciekawy fryz. Jeszcze cię o nic nie spytałem. Ja o niczym nic nie wiem, przysięgam! Podobno jesteś paserem. Paserem? W życiu! Prędzej pośrednikiem. Szukam Łazarza. Należał do Lukasa, komendanta SP. Tylko mi nie ściemniaj, że nie wiesz, kim jest Lukas. Nie zamierzałem. Wiesz cokolwiek o Łazarzu? Żartujesz sobie? Nie przyjąłbym tego kastetu, nawet gdyby ktoś mi go wciskał. Nie jestem idiotą. Ta broń jest stanowczo za śliska. Ha? Skąd właściwie wiesz, że Łazarz to kastet? Nie wspominałem o tym. Daj spokój. Wszyscy wiedzą o zabawce Lukasa. Ciągle się nią popisywał. Gdyby ktoś myślał, że ją mam, uznałby, że zabiłem Lukasa, a to bzdura. Ale ktoś chciał ci ją sprzedać, nie? Mówiłem już. A niech ci będzie. Może i ktoś chciał, ale nie powiem kto. Dbam o poufność klienta. Przestań pierdolić. Gadaj albo... Ma na imię Maja. Spotkałem się z nią w kamienicy. Ciężko było go przekonać. Parking Square przy starym sklepie rzeźnika. Nic więcej nie wiem. Daj mi spokój! Widać stamtąd jakieś koszary czy coś takiego. Znajdę to miejsce. No dobrze. Ale tymczasem możemy sobie przy okazji... Kon, Hubert mówi, że jakaś kobieta oferowała mu Łazarza. Weź tutaj. Nie. Dziwne, myślałem, że znam tu wszystkie kobiety. Idę na Mid Parking Square. Mid Parking Square? Pojebane miejsce. Są tam koszary, które wojsko postawiło jeszcze w 23. Podobno jest w jednym z okolicznych budynków. Okej. Odzywaj się, stary. Dobra. Zobaczmy sobie ekwipunek. Coś mi brakuje. Tego nie używam i tak. Medykament znaczą część odporności. Dobrze, w razie czego mamy zapas, więc będzie można użyć. Walka. Dodatkowy czas. Czy ja potrzebuję dodatkowego czasu? Damn. Wezmę, poproszę. Okej, z drugiej strony trzeba będzie otworzyć. I to też. Kurde, i to też.
Trzeba na górę wchodzić jednak. Oszukali mnie, banda oszustów. Się poskradamy troszeczkę. Spróbujemy zdobyć te inhibitory. Jakby nie było, będą nam one potrzebne, żeby rozwinąć naszą postać. Dobrze. Już się świeci 13 metrów, 10 metrów. Czyli będzie zaraz tutaj. Na to wychodzi. Ale wolę najpierw wyczyścić tutaj rejon, żeby mieć względny spokój. Nie musieć się przejmować tym, że mi zaraz ktoś wyskoczy na japę. Jeszcze sobie pojedz grzybki. Grzybki się pewnie będą odnawiać na ulach, przynajmniej tam gdzie ten rosną rumianki, lawendy, gdzie można zdobyć miodek. Okej. Można zrobić tak, można też góry. Udało się. No tak, jakby się ktoś interesował, tak też można. Dobrze. Ale punktów walki dostaniemy. Tutaj nam będzie spadać wytrzymałość, no szkoda. Damy radę, damy radę. Otwieraj się, otwieraj się, otwieraj się. Rzuć ostre jak maczeta. Tu jeszcze mamy ten kryształ. Zablokowane od środka. Okej. No to otwieramy. Myślałem, że za pierwszym razem się uda. Nagranie. Przesłuchajmy sobie.
Doktorze Stevens, obejmując rolę naczelnej lekarki GRE, dziękuję za pańskie wsparcie. Rozumiem, że musieli znaleźć kozła ofiarnego w związku z wydostaniem się wirusa, ale wydalenie pana wydaje się bezsensowne. Dlatego tym bardziej dziękuję, że zgodził się pan przejrzeć moje raporty, zanim wyślę je do zarządu GRE. 20 października 2021 roku. Raport GRE o stanie epidemii. Po wykryciu pierwszych przypadków w Curychu i Paryżu zaraza rozprzestrzenia się błyskawicznie. Mamy do czynienia z wariantem szczepu z 2014 roku. Nazywamy go wysoce zakaźnym wirusem Sharan lub THV. Jest zabójczy i szybko się przenosi. Zalecamy natychmiastowe działanie. Należy niezwłocznie zamknąć europejskie granice. Zawiesić loty cywilne i transport kolejowy. Rządy narodowe muszą wdrożyć następujące procedury. Izolowanie osób podejrzewanych o infekcję, poddawanie kwarantannie każdego, kto był z nimi w bliskim kontakcie. Natychmiastowy nakaz zamknięcia się w domach. Ciała zmarłych powinny być palone. Wprowadzenie restrykcji teraz spowolni rozprzestrzenianie się wirusa. Potrzebujemy czasu na stworzenie szczepionki, dlatego współpracujemy z sektorem prywatnym. Najbliższe tygodnie starań zadecydują o naszym losie. Okej. Okay. I mamy tutaj jakąś historię na temat giery. Spoczy mi coś na mordę zaraz. O kurka. Pojemnik z inhibitorami w pobliżu. Jeszcze? Aha, bo są cztery, okej. Okay. To był jeden tylko. Dobrze. Ja mam w ekipunku, aha, ten najlepszy. No weźmy go. Fiu, fiu, fiu. To ja rozumiem. Zablokowano od środka. No można było się tego spodziewać. Widzę, że już nie są tak fajnie ustawieni wszyscy. Trzeba się będzie trochę pognagimnastykować. O, pognagimnastykować. Nagimnastykować. Hopie! Hopie! No i kurczę. No nie obudź mi tu nikogo. Cicho bądź. No i obudziłeś kolegę. Kończy nam się kij pomału. Ile mamy jeszcze uderzeń? 4. 3. 2. I 1. I zmieniamy. A czemu nie? Noga od stołu.
Cichutko bądź. Nie krzycz, bo zbudzisz rodziców. Pakuzda. Dobra, jak wszyscy mają oklep, już wszyscy mają oklep. I uciekać. Biblioteki. Od środka. Zamek średni, dobrze. Okej, to już wiemy, że to będzie ta strona. I mamy to. Odporność 11/94. Dobrze, zaraz sobie łykniemy. Ciekawe, czy z poziomu ekwipunku można. Nie da się. Okej. Ekwipunek. Rangera. Nie, to mi się nadal wydaje, że są lepsze. Tu mamy za to coś lepszego. Artefakt. Krawasze dla medyka. Prędkość regeneracji zdrowia jest gorsza. Ale... krawasze wymiatacze. Czas rozpoznania jest lepszy i obrażenia od ataków parkurowych też jest lepszy. Z działania zmysłu przetrwania, skuteczność leczenia. Dobra, pójdźmy sobie w to. To jest lepszy pancerz. Dobra, na razie niech będzie to. Buciki. Koszt wytrzymałości, broń biała. Ale nie ma redukcji obrażeń od ludzi. Obrażenia dwuręcznej, redukcja obrażeń. Kurczę. Punkty doświadczenia walki. No nie wiem. Chyba nie będę zmieniał. To mi się wydaje nadal całkiem cacy. Doskonale. Dobra, zawijamy stąd. Weźmy sobie szmatę. Przyda się na później. Przeszukajmy torby. No, zaraz się popsuje.
Mam broń, musimy uważać. Mamy jeszcze 5 strzałów. 4, 3, 2, 1. I zmieniamy. Tu mamy na 3. 2, 1. Czy to się popsuło, nie? To masz dobrego dla nas szafeczku. Pokaż. Tu nic. Kim sobie grzybka. Za 2-3. To by się nie martwić. Na górę nie pójdziemy. Możemy iść na dół. Mieli skrót w razie czego. Wyjedz. Wiem, że jak go skopię i go zabiję, to rozpocznie się pościg. Czyli tak czy inaczej będzie słabo. Nie będziemy się tutaj nimi zajmować. Nie ma sensu ryzykować. Pozbierajmy tylko te pierdoły. Ale ciebie sobie zdejmiemy. Butelka się wtopiła w biurko. Także nieźle. Dobra. Oh fuck, to zaalarmowało troszkę tego chłopa. Może mnie nie zauważy. Zauważył. I chłopa. Fuck. Nie. Dobra, zobaczył mnie. Teraz to już to. Cicho.
No dobrze. Tak. Inhibitory. Nie. Dobrze. Co tu mamy? Wojskowa apteczka medyczna. No, takie rzeczy na pewno się przydadzą. I kryształ pyk. Ten pojemnik z inhibitorami, w którym ten głos mówi, już widzę. Dobra, przejdźmy sobie od tyłu, bo będziemy musieli skręcić muka. I otwieramy, albo nie. Dobra, pójdziemy z tej strony. Bo ewidentnie z tej strony będzie można. I jeszcze będzie nam jeden do znalezienia inhibitor. Dostępne ulepszenie, no tak, no bo mamy trzy, nie? Więc to na pewno. Ale... Cit? Coś było, że 4. Ale nie widzę. Może tu były 2? Na końcu. Dobrze. Uleczmy sobie teraz zdrowie. Dzięki czemu będziemy mogli robić chwyt. No i prawidłowo. Otworzymy sobie jeszcze tylko bramkę. I wrócimy do bezpiecznej strefy. Przynajmniej tak by było milutko. Wieża ciśnień. Wiledorskie wieże ciśnień zbudowano w miejscach, w których niegdyś mieściły się średniowieczne strażnicy. Miały one bronić miasta przed najazdami wikingów i sasów. Wieżę nadal można uruchomić, ale potrzeba do tego odpowiedniej osoby. Spróbujmy. Podejmijmy się tego zadania. Nie mam pojęcia, czy jesteśmy wystarczająco wytrzymali w tym momencie, by tego dokonać. Ta wieża? Tak jest. To będzie ta wieża. No dobrze. Kurde intruza, jak ja wam tu próbuję odpalić wieżę, a wy się spinacie do mnie, jakbym, nie wiem, matki poobrażał.
Dobra, nie skoczymy tu. Dobra. Cóż to jest, bomba? To jest bomba? Cholera. O kurna. To jest bomba. Autentycznie to jest bomba. Nice. Teraz pytanie, czy da się tu wskoczyć? To może po tym. Dobra. I znowu opuszczamy sobie. Spoko, że jakby takie są checkpointy niby. Za pomocą tej drabinki. Raczej nie planuję z tym spaść, ale sami potem łatwiej będzie tu wchodzić. Tu raczej nie. Tu pewnie też nie. Niepotrzebnie tu lezę. A tu też się da. Mam wrażenie, że tu powinienem wejść. Wtedy może łatwiej będzie skoczyć. Aktywność niedostępna. Bro, what? Właśnie w tym momencie tak planowałem zakończyć odcinek. Także dziękuję za uwagę. Odrodzimy się tylko. To było zaplanowane od samego początku. Ja wiedziałem, że to się tak skończy. Także dziękuję za uwagę. Dziękuję za poświęcony czas. Proszę o sugestie, komentarze, lajki, subskrypcje. I widzimy się w kolejnym odcinku Dying Light. Którym tym razem uda nam się dokończyć misję główną. Pozdrawiam i miłego dnia lub nocy. Good night and good luck.